Kiedy Izrael drżał przed Asyrią, bał się tego, co potężne wojska asyryjskie mogą mu zrobić, Bóg powiedział tak: Asyryjczyka rozbiję na mojej ziemi, a na moich górach zdeprzy go, aby zdjęte było z nich, czyli z jego narodu, asyryjskie jarzmo i brzemię asyryjskie z ramion mojego narodu. Wymiotę go miotłą zagłady, mówi Pan Zastępca. Bóg, który, kiedy mówi słowo, to jego słowo realizuje się od A do Z. On powiedział, poprzysiągł Pan Zastępów, mówiąc: ja pomyślałem i tak się dzieje. I ja postanowiłem i tak się staje. Bez względu na to, jaka jest trudność wokół, Bóg mówi wciąż te same słowa. A wymiotę go miotłą zagładę swojego życia. Ale zrobię to na Twojej ziemi. I zrobię to na Twoich górach. Na Twojej ziemi i na Twoich górach. To znaczy, że jeżeli będziesz stał na Bożej prawdzie, jeżeli będziesz patrzył w Jego oblicze, to on mówi: ja to wymiotę. Ale tylko wtedy. Na Twojej ziemi, na Twoich górach, gdzie ludzie Boży uważają, że mogą żyć na nie swojej ziemi i chodzić po nie swoich górach. Uważają, że mogą funkcjonować w kompromisie, a wróg będzie zmieciony przez Boga. Ale nie tak mówi Bóg. Bóg mówi: wymiotę ich miotłą zagłady wtedy, kiedy Ty będziesz stał na swojej ziemi i będziesz się do mnie modlił na Twoich górach. Kiedy w ten sposób ustawisz się w życiu. Kiedy weźmiesz moje prawdy i będziesz się do mnie modlił. Wtedy to się stanie w praktyce. Bo inaczej to jest teoria. Inaczej Twoje wyznanie o krzyżu Golgoty jest tym samym, co w Kościele katolickim krzyż wiszący na ścianie. To się niczym nie różni. Niczym to się nie różni. Uwierz w słowa proroka i powiedz dzisiaj do Boga: Boże, nie tylko nie boję się moich wrogów, ale wiem, że stoję na Twoich prawdach i wiem, że modlę się. I dlatego Twoja miotła zagłady wymiecie wszystko z najdrobniejszych elementów mojego życia, co mnie próbuje niszczyć. Tak mówi Bóg. Złap się tego słowa. Staj na tym. Boże, wywyższamy Ciebie. Jedynego świętego Boga. Boga wiecznego. Tego, który był, jest i będzie wciąż ten sam. Ten, który chronił swój naród przed Asyrią. To ten sam, którego widzimy dzisiaj w swoim niebie. Uwielbiamy Ciebie, święty Boże. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Czcimy Ciebie, Jezus. Stoimy na Twoich prawdach, Jezus. Żyjemy życiem modlitwy, Jezus. I mamy pełne prawo, Jezus, aby Twoja miotła zakłady wymiotła wszystko, co stoi na naszej drodze. Jezus! Jezus! On jest Jego imię, w krwi Twojego serca. To Twój Bóg! Twój Bóg! Szakoto, kogo, kogo, Aleluja! Aleluja! Szakoto, kogo, 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 kog
wine. Kiedy Bóg daje wino, to w jednym celu, aby się upić. Niektórzy potrzebujecie przełamać się, bo totalnie nie potraficie być spontaniczni. Jest to duża przeszkoda w usłudze. Potrzebujesz odpalić się. Chrzest w Duchu Świętym to jest dynamit. Potrzebujesz, aby ten dynamit mógł znaleźć ujście w Tobie.
Ojcze, Ty masz otwarte drzwi. Rządzisz w sercu mych.
chwały i wszystkim Bożkom. W imieniu Jezusa Chrystusa. Odcinamy łby wszystkim Bożkom. Wszystko to, co jest zbudowane na wzorze, na Jezusie Chrystusie. My to rozwalamy przez moc w imię Jezus. Niech tu się rozpadnie w pierzynie. W imię Jezusa Chrystusa. Podcinamy w tej chwili nogi wszelkiej budowli, która nie została zbudowana właściwie. W imię Jezusa. Ja w tej chwili w imię Jezusa eliminuję z Kościoła poczucie niesprawiedliwości. Ja usuwam to przez mocy w imię Jezusa. Jedna jest prawda.
jeden jest Bóg. Na imię ma Jezus Chrystus. I Jeszua z Nazaretu. Ojcze, my podnosimy wszystko do pułapu prawdy. Podnosimy wszystko do pułapu prawdy. Jeśli to jest zgodne z Twoim przekonaniem i z Twoim sercem, to pomóż się, że chcesz, aby wszystko w Twoim życiu zostało podniesione do pułapu prawdy. Niech wszystko w Twoim życiu zostanie podniesione do pułapu prawdy. Powiedz, zapłacę każdą cenę. Zapłacę każdą cenę. Zapłacę każdą cenę. Niech wszystko w moim życiu będzie podniesione do pułapu prawdy. Bo tam jest zwycięstwo. Że Ty się bardzo utożsamiasz w ogóle z Kościołem.
o Ciebie pomodlić. Idziesz do nowej szkoły i chcę się o Ciebie pomodlić, żebyś był głosem. Ojcze, ja dziękuję Ci za Jego szczere serce i za Jego poświęcenie. Dziękuję Ci za Jego oddanie. Ja dziękuję Ci, że On podporządkował każdy element swojej młodej duszy, aby służyć Tobie. Ja dziękuję Ci, że On ma to coś. I ja teraz modlę się, aby zostało Mu dodane do tego, co ma. Dziękuję Ci za realizację wszystkich Jego marzeń. Dziękuję Ci, że będziemy Go oglądać, jak zajdzie wysoko. Dziękuję Ci, że będzie przemawiał do mędrców. Dziękuję Ci za Jego galilejski dom. Ojcze, ja modlę się, abyś dał Mu w Kościele przyjaciół. Niech znajdzie pokrewne dusze. Modlę się o to. Odpycham od Niego wszystkie frustracje, wszystkie porażki. Odpycham od Niego stres i związuję na lęk.
bycia w miejscu, gdzie występujemy przeciwko wszelkim przejawom religijnych. Kraj przełku. Ja byłam przez 3 lata w miejscu, gdzie absolutnie nie była respektowana ani służba apostolska, ani nie było przejawów Ducha, nie były akceptowane dary Ducha Świętego. I mówiono, że 5 urzędów umarło wraz z epoką brązu. I znam przykład kobiety. Uważam, że była prorokiem. Starsza pani. Co niedziela. W chustce na głowie. Nie zwracając na minę pastora i starszych zboru. Wstawała i mówiła: tak mówi Pan. I nikt jej nie uciszał i nikt publicznie nie mówił do niej: siostro, milcz. Ale modlili się przeciwko niej. Rozchorowała się na raka i umarła. Umarła dlatego, że była w miejscu, gdzie nie była akceptowana jej służba. To bardzo duży przywilej być częścią Kościoła, gdzie postawiliśmy sobie prawdę na pierwszym miejscu. To bardzo duży przywilej. Chronimy apostołów, chronimy proroków, chronimy ewangelistów, chronimy nauczycieli, chronimy pasterzy. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie ci na myśl pomyśleć, że tu jest źle, to przyjdź porozmawiać ze mną, ja ci powiem, gdzie jest źle. Bo ja byłam w miejscu, gdzie jest źle. Bo ja byłam w miejscu, gdzie jest naprawdę źle. Bycie też częścią Kościoła Apostolskiego to bardzo duża odpowiedzialność, ponieważ komu więcej darowano, od tego się więcej wymaga. Między innymi nasza służba cechuje się tym, że mamy objawienie prawdy. A więc jeśli mamy objawienie prawdy, to jest duża odpowiedzialność, aby tą prawdę manifestować, aby tą prawdę zanosić. Aby ta prawda się stała ucieleśnieniem w naszym życiu. To duży przywilej i bardzo duża odpowiedzialność. Uwielbiam Cię, Jezu. Ja modlę się teraz. Się wzięła lub bierze za służbę. Miała głębokie zrozumienie odpowiedzialności. Modlę się o to w imieniu Jezusa. I dziękuję Ci, że to, co do siebie bierzemy, nie jest dla nas ciężarem. Że robimy to z pasji i miłości do Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Ja dziękuję Ci za wzrost odpowiedzialności w Kościele. Ja przeklinam każde niedokończone dzieło. Każdą niedbałość, odsuwamy to i wzbudzamy nową perspektywę odpowiedzialności. Jak za swoje. Jak za swoje. Moje jest królestwo i mój jest Kościół. Dlatego wzięłam odpowiedzialność, bo moje jest królestwo i mój jest Kościół.
zawiedli się w życiu. To było jeszcze przed nawróceniem. Wrosła w ich życiu taka mocna, demoniczna budowla zawiedzenia. Kiedy nawróciłeś się, to nie zlikwidowałeś tego. Zepchnąłeś to na bok i uważałeś, że to nie będzie dawało sobie znaku. Ale daje to znaki, powiem ci jakie. Kiedy ktoś cię zawodzi, zaczyna wszystko w tobie się podnosić. Zaczynasz być wzburzony. Zaczynasz mieć w sobie gniew. Tendencje. To się podnosi. Gdzieś w środku. Już być może się nauczyłeś nie otwierać ust. Ale w środku to się podnosi. Czujesz to. To jest ta budowla demoniczna. Jeżeli masz tak, wyjdź teraz, położę na ciebie ręce, to się skończy. To jest słowo prorocze. Zrobiłeś to świadomie. Odsunąłeś to tylko na bok. Kiedy będę kładł na ciebie ręce, chcę, żebyś się modlił. Żebyś powiedział, że usuwasz to ze swojego życia. Przez autorytet, który masz. Usuń to ze swojego życia teraz. Dobrze. Ja pomagam tym ludziom teraz. Ja uwalniam to na wasze imię. Ja zgadzam się z nimi w modlitwie. I rozbijam tą demoniczną wieżę teraz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Wszelkie zawiedzenie odchodzi od tych ludzi przez imię Jezus. Wszelkie zawiedzenie. Wszelkie zawiedzenie odchodzi. Wszelkie zawiedzenie. Wszelkie zawiedzenie odchodzi. Wszelkie zawiedzenie odchodzi. Wszelkie zawiedzenie. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus odchodzi teraz zgodnie z ich wiarą. Wszelkie zawiedzenie odchodzi. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ja uwalniam moc Świętego Ducha. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ja razem z nimi burzę tą wieżę.
Thank you.
chwało, potężne uwielbienie, a Kościół tu się modlił i wstąpił Duch na ziemię i my tu dzisiaj trwamy. I
Yes.
broni, która może zdzielić się. Myślę, że będzie im wygodnie działać. Teraz kłada to na nich, Ojcze. Do części ciała, które są zdejmowane, Ojcze. Myślę, że będzie im wygodnie działać, że będą oni się głębiej dostrzegać. Ja zakładam to na nich teraz, Ojcze. Zbroja ich, Ojcze, tak jak to było zbrojenie od początku. Nogi, ręce, głowy, korpus. Każdy fragment zbroi, który został zdjęty, teraz jest zakładany z powrotem. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Każdy najdrobniejszy fragment zbroi jest zakładany teraz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Thank you.
Cię, nie pomogłem. Zawęzili Boga,
mógł go obsługiwać. Ale Bóg to jest życie. Korzystaj z tego życia. Z życia. Wpuszczaj go wszędzie. Wpuszczaj do swojego ciała, do swojej duszy. Thank you.
Arturo. Chciałbym, żebyś pomodlił się o ludzi z Nasielska. Słowo Boże mówi, że dzięki jednemu sprawiedliwemu podniesie się miasto. Wiele lat temu usłyszeliśmy taką informację, że kiedy się napoiło w jakimś mieście, tu się zdobywa zaufanie, tak? Przez lata. Teraz dostałem takie słowo, że żebyśmy się pomodlili jako Kościół, aby ludzie u nas w mieście przeszli z miejsca szacunku do was tylko, do miejsca naciśnięcia na klamkę, żeby zaczęli odważnie przyjeżdżać do Kościoła. Jest tam masa ludzi w Nasielsku, którzy nas słuchają i którzy stoją tak naprawdę o krok do przyjechania tutaj do Kościoła. I to jest ten czas. Pomódlmy się o to jako Kościół. Czy modlimy się o to? Mówi sam. Prosimy Cię wszystkich ludzi z Nasielska, z okolic parku. Tam, gdzie tu żyliśmy przez wiele lat świadectwa. Zmiany naszego życia. Ojcze, tak wielu ludzi tam przyszło do Jezusa. Ojcze, modlimy się, aby ci ludzie z Nasielska i z okolic zaczęli przyjeżdżać do Kościoła. Wszyscy ci ludzie, Ojcze, dla których staliśmy się duchowym autorytetem. Sprowadzamy ich tutaj, Ojcze, wysyłamy swoich aniołów. Otwieramy przed nimi tutaj drzwi, Ojcze. Są duże ilości ludzi, Panie. Dałeś nam, Panie, to. Chcemy teraz, Ojcze, tego w większej skali. Naciskamy tą klamkę, Boże. Otwieramy drzwi przed tymi ludźmi, drzwi Kościoła. Wprowadzamy ich do wspólnoty, Ojcze. Usuwamy wszelkie demoniczne siły, które im te przeszkadzają przez imię Jezus. Wstąpił w ciele do nieba i zasiadł po prawicy Boga Ojca, jako prawowity władca nieba i ziemi. Ewangelia o tym, że wszystkie moje i Twoje grzechy zostały przebaczone właśnie przez tą niezasłużoną śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Ta Ewangelia podniosła nasze życie i może podnieść Twoje. Jeżeli uwierzysz w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych, i wyznasz swoimi ustami, że On jest Panem, Panem Twojego życia. Jeżeli uwierzysz w to, że Twoje grzechy zostały przebaczone, nie przez to, że jesteś dobrym człowiekiem, nie przez to, że zasłużyłeś sobie, ale przez to, że właśnie Jezus umarł na krzyżu za Ciebie. Będziesz zbawiony. Przyjmij zbawienie. Przyjmij zbawienie za darmo, z łaski. Dzisiaj z czas niezasłużonej przychylności Boga właśnie dla Ciebie. Słyszysz słowa Ewangelii. Nie zbagatelizuj tego. Połącz to ze swoją wiarą. Nie musisz nic widzieć ani czuć. Wystarczy, że tam, gdzie jesteś, uwierzysz, że Chrystus wstał z martwych, umarłszy wcześniej za właśnie Twoje grzechy. Uznaj Go teraz swoim Panem. Do tej pory byłeś prowadzony przez swoje ego, ale dziś powiedz: Jezus, Ty panujesz, Ty rządzisz. Zrób tak. A potem przyjdź tu, gdzie będziesz rósł i rozwijał się. Amen. Trzymajcie, przyjacielu.